No, od schodu coś ciągnie, mam nadzieję, że dojadę na miejsce, zanim zacznie padać na poważnie. Pierwsza wyprawa rowerowa w tym roku. Chociaż ciężko mówić o wyprawie rowerowej, bo to zaledwie kilka kilometrów za Przemyślem. To nadal twierdza Przemyśl. Powrót do przeszłości. Ci, którzy śledzą moje podróże, wiedzą, że najczęściej towarzyszy mi szaro-czarny Royal Enfield lub mała czarna Yamaha 125. Kilka lat temu przemierzałem świat głównie siłą własnych mięśni, również jednośladem. Rower potrafi zabrać w miejsca, do których trudno dotrzeć czymkolwiek innym. Czas sobie przypomnieć, jak to było kiedyś, a przy okazji później spróbować wcisnąć się w przyciasną kurtkę motocyklową, a przede wszystkim spędzić noc w hamaku. Kolejne rozpoczęcie nowego sezonu rowerowo-hamakowego. Taki plan. To był spontaniczny wypad niedaleko, więc można nazwać to jedynie krótką wycieczką za miasto. Drugi raz na rowerze w tym roku, więc bez szaleństw. Tyłek jeszcze nie przyzwyczajony, a w nogach mocy niewiele. W drodze przekroczyłem dwie rzeki, San i Wiar, ale nie opuściłem pierścienia zewnętrznego twierdzy Przemyśl, austro-węgierskiej twierdzy, jednej z największych twierdz nowożytnych Europy. Od dawna miałem ochotę na nocleg na jednym z fortów w pięknym miejscu widokowym. Tak pięknym, że trudno porównać je z innym. No, może z Bezmiechową, Górą Szybowcową w powiecie leskim, z widokiem na Bieszczady. Tu, gdzie się wybieram, również bywali amatorzy szybownictwa i lotów na paralotniach, ale o tym później. Zapakowałem się jak kiedyś, w sakwach wszystko co niezbędne, sprzęt biwakowy, grill i zestaw do gotowania. Pogoda zmienia się kilka razy dziennie, a ciemne chmury na wschodzie i pasma deszczu na horyzoncie nie wróżą niczego dobrego. Ale jak śpiewał klasyk Lech Janerka, ale my to mamy gdzieś, dokładnie tam. I jedziemy. A ci to segregują śmieci na te, które spala się w ciągu dnia i na te, które spala się w ciągu nocy. Tu wchodzę na delikatny temat eko, ale dymek z komina szczypał w oczy w całej okolicy. Palone drewno sosnowe na pewno to nie było. Wiewióra schroniła się w zieleni, widzieliście to. Rowerem jedziesz wolniej, więc zapachowo dostajesz więcej. Niemieckie oznaczenie parku narodowego albo krajobrazowego, ale spokojnie. Jesteśmy jeszcze w Polsce. Fort Łuczyca, 450 metrów. Może tego nie widać, ale podjazd jest konkretny. Trochę się usprawiedliwiam, bo to pierwszy raz z sakwami od paru lat. Sami wiecie. No to pchamy. Wzgórze ma 450 metrów, czyli całkiem spory podjazd. Wydaje mi się, że coś około 200 metrów w pionie. Ale później to sprawdzę. No, tu mijamy łąkę, na której najprawdopodobniej kiedyś było szybowisko. Po lewej ta kępka drzew to rozwalone schrony linii Mołotowa, czyli pamiątka po początkach II wojny światowej. Po środku natomiast pojawiła się tęcza, którą strach komentować. Ale wróćmy do Mołotowa. To jeden z pięciu wysadzonych schronów bojowych PO Łuczyce. Ogólnie punkt oporu Łuczyce to aż 11 schronów. Jesteśmy już na forcie trzecim Łuczyce, jednym z najlepiej zachowanych w twierdzy Przemyśl. Jest to jednowałowy fort artyleryjski o konstrukcji murowano-ziemnej, zbudowany na wzniesieniu obok wsi o tej samej nazwie. Budowę rozpoczęto 170 lat temu, a fort był wielokrotnie przebudowywany w miarę potrzeb. Te zdjęcia z góry zrobiłem na wiosnę, ale już wtedy było sporo zieleni, więc nie zobaczymy jego pełnego kształtu. Zadaniem fortu była obrona Doliny Wiaru wraz z linią kolejową oraz wzgórz na południe od wsi Cyków.
W 1909 fort uzbrojony był w 4 działa 15 cm na drewnianych lawetach fortecznych i 4 działa polowe 9 cm. W 1901 załogę fortu stanowiła jedna kompania piechoty, 91 artylerzystów i 9 pionierów, saperów. Podczas pierwszego oblężenia twierdzy na przełomie września i października 1914 artyleria fortu brała udział w odparciu silnego ataku Rosjan na sąsiedni fort 3B Rożubowice. Sroga zima przyczyniła się do szybkiego wyczerpania zapasów w całej twierdzy. Stopniowo zmniejszane racje żywnościowe zmusiły obrońców do uboju prawie 10 tysięcy koni będących na zaopatrzeniu. Podczas drugiego oblężenia fort nie był bezpośrednio atakowany. Przed poddaniem twierdzy 22 marca 1915 fort nie został wysadzony w powietrze, dzięki czemu dziś mamy okazję odwiedzić to miejsce i cofnąć się w czasie. Gdyby nie grupa pasjonatów, która wkłada wiele pracy i energii w jego utrzymanie, nie zobaczylibyśmy tu zbyt wiele. Dla amatorów fortyfikacji przygotowano tu miejsca pod namiot, hamak i ognisko. Warunek numer jeden. Zostaw miejsce po sobie czyste, najlepiej tak, aby nikt nie wiedział, że tu byliśmy. Jeśli przynieśliśmy ze sobą napoje w puszkach czy inne prowianty, to opakowania możemy zabrać również ze sobą. Ale takich zasad, widząc tego kanału, nie muszę tłumaczyć. To dla gamoni. Jednym z powodów, dla których lubię tu bywać, to najlepsze miejsce widokowe w okolicy. Takie, że chce się odlecieć. Zainteresowanie szybownictwem w Polsce zaczęło się po I wojnie światowej, ale dopiero w latach 30. zdobyło popularność. W 1928 mieliśmy w Polsce tylko 5 pilotów i 3 szybowce, a w 1935 już 1183 pilotów i 145 szybowców, 104 koła szybowcowe, 9 tysięcy członków i 38 szybowisk. W 1932 powstało przemyskie koło szybowcowe PK Szyb z inicjatywy generała brygady Stanisława Zosik-Tessaro. Współzałożycielami byli m.in. starosta, burmistrz Przemyśla i dyrektor szpitala powszechnego. PK Szyb szybko rozwijało działalność, zakupiono szybowiec typu CWJ, pojawiła się kadra instruktorska i zorganizowano kursy. Jakub Dubiński, dzierżawca folwarku Łuczyce, udostępnił część pastwiska na szybowisko. W 1935 roku zakupiono drugi szybowiec Wrona, a 5 maja odbyło się uroczyste poświęcenie szybowiska w Łuczycach z udziałem elit Przemyśla i licznej widowni. Niestety Dubiński zażądał później 300 zł od szybowca za sezon oraz opuszczenia stodoły używanej przez koło. Gdy zarząd nie spełnił jego żądań, szybowisko zostało zlikwidowane, mimo że wcześniej odbyło się tam uroczyste poświęcenie z udziałem tysięcy ludzi. To właśnie te tłumy wkurzyły dzierżawcę. Nie dość, że zadeptano mu koniczynę, to jeszcze zostawiono całe mnóstwo butelek po płynach wszelakich i po lataniu. No to się trochę spaliły, ale kurde. O, nie ma jak się zagapić ze zdjęcia. Albo gotujesz, albo filmujesz. W przeciwnym razie twoje kiełbaski przypominają to, na czym je grillowano. Odrobina spalenizny na biwaku zresztą nie zaszkodzi. A teraz to, co globtroterzy i włóczędzy lubią najbardziej. Ognisko, choćby takie małe, zachody słońca i biwak na świeżym powietrzu, a noc w wygodnym hamaku. Ognisko jak zwykle rozpalam w kuchence bushcraftowej, która jest prawdziwym mistrzem w długotrwałym paleniu na paru patykach. Aby ognisko paliło się jak najdłużej, wcześniej muszę popracować piłą i przygotować kawałki drewna o długości 15-20 cm. To trochę pracy, ale satysfakcja z dobrze rozpalonego ogniska jest tego warta. Dziś po raz pierwszy używam ocieplacza pod pinki, czyli underquill. To sprawdzone zabezpieczenie przed chłodem podczas biwaku, które sprawia, że noce są dużo przyjemniejsze.
Ważne, aby rozwiesić go tak, aby między hamakiem a podpinką pozostała warstwa powietrza. Działa to jak izolacja w termosie. Końce powinny przylegać do hamaka, aby zimne powietrze nie wlatywało nam do środka. Komfort gwarantowany. Całość przygotowań sprawia, że biwakowanie staje się prawdziwą przyjemnością. Wyobraź sobie to. Leżysz wygodnie w hamaku, ognisko trzaska w kuchence, ptaki świergolą jak w jakiejś dzikiej puszczy, a słońce powoli znika za horyzontem. Ciepło rozchodzące się spod pinki zapewnia komfort, a delikatne kołysanie hamaka usypia jak kołysanka. To chwile, dla których warto ruszyć w drogę, poczuć zew przyrody i cieszyć się tak prostymi radościami życia na łonie natury. Na dodatek takie miejsce mam niedaleko od domu. Good morning, Łuczyce. Dzień dobry o poranku. Mamy 4:30, niestety wschód słońca nie jest tam, gdzie fotograf by sobie tego życzył. Ptaszęta już wstały, więc robi się przyjemnie głośno. Będąc w domu, wstawanie o tej porze możliwe jest tylko w jednym przypadku. Jeśli ktoś poprzedniego wieczoru nadużył chmielonego i go przycisnęło. Natomiast w takim miejscu jak to czysta przyjemność. Wstajemy, by przywitać pierwsze promienie słońca, które oświetlają krajobraz przed nami coraz bardziej z każdą minutą. No i te ptaki, które uwielbiam. Jak niewiele potrzeba, by oderwać się od tego, co na dole, od tego, co za nami. Ale to brzmi bardzo górnolotnie. Mam kumpla, który mawia, że jedzie przewietrzyć beret i zawsze wiem, o co mu chodzi. Podpinka pod hamak sprawdziła się znakomicie. Wyspałem się jak niemowlę. Co do wysokości, którą miałem sprawdzić, wzgórze Łuczyce ma niecałe 300 metrów nad poziomem morza. Droga przez wieś jest na wysokości 200 metrów, więc różnica w pionie to 100, a nie 200, a jednak czuć. Te 450 metrów to odległość od znaku do fortu. Zjeżdżając z góry, trochę żałowałem, że nie przyjechałem tu dzień wcześniej. Dziękuję za wspólny wypad do Twierdzy Przemyśl. Ciekaw jestem, czy wy też w swojej okolicy macie takie miejsca, gdzie można odpocząć i gdzie lubicie bywać. Czekam jak zwykle na wasze komentarze, które lubię czytać i zawsze staram się odpisywać. A jeśli uznacie, że kciuk w górę jest ok, to śmiało wciskajcie. Z góry dziękuję i zapraszam na kolejną wycieczkę. Filmów na moim kanale uzbierało się już trochę, więc zachęcam do zerknięcia wstecz. Pozdrawiam, dużo słońca, śpiewu ptaków, pięknych wschodów i zachodów. Grzegorz. Za miasto na rowerze śmigam w dal. Słońce, wiatr i świeże powietrze i szum gum. Do życia, do natury, do woloksi, wielki zew. Już planuję następną trasę, bo tego pragnę, tego chcę. W naturze odpoczynek to mój ulubiony sposób na rok. Zatrzymam się na piknik, zjem kanapki, popiję sok.